Gwiazda ujawniła prawdę o swoim stanie zdrowia. Diagnoza brzmiała jak wyrok. Są nowe doniesienia. Gwiazda Polsatu, prowadząca programu Drugie Życie Sukni Ślubnej, zaledwie 2 dni temu ujawniła, że wykryto u niej złośliwy nowotwór. Marta Lech-Maciejewska o diagnozie dowiedziała się miesiąc wcześniej. Osoba z jej otoczenia przekazała właśnie nowe doniesienia w sprawie aktorki. Marta Lech-Maciejewska, jedna z nowych twarzy Polsatu, znana widzom programu Drugie Życie Sukni Ślubnej, emitowanego na antenie Polsat Cafe, pojawiła się wprawdzie we wtorek na prezentacji jesiennej ramówki stacji, jednak sprawiała wrażenie nieobecnej. Jak przyznał anonimowo jeden z pracowników Polsat Cafe w rozmowie z Show News. Chodziła zamyślona, smutna. Już wiadomo dlaczego. Marta Lech-Maciejewska usłyszała alarmującą diagnozę. 2 dni po prezentacji ramówki Polsatu, w miniony czwartek, Marta Lech-Maciejewska ujawniła, z czym się zmaga. Okazuje się, że miesiąc wcześniej zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Jak wyznała w smutnym wpisie na Instagramie, chociaż jest bardzo ciężko, jest gotowa walczyć o swoje zdrowie i starać się żyć, jak dotąd. Świat się nie zatrzymał, a życie po diagnozie toczy się dalej. Ostatni miesiąc jest dla mnie czasem innym niż całe moje dotychczasowe życie. Kolejne też takie będą. Boję się, czasami bardziej, czasami mniej, ale mam poczucie, że wszystko będzie dobrze. Jestem pod opieką najlepszych lekarzy, mam plan działania, a nowotwór, który mam, mimo że złośliwy, ma dobre rokowania. Bardzo dobre. Nie tylko Lech-Maciejewska, Guardias też to spotkało. Jeszcze do niedawna wydawało się nie do pomyślenia, by znane osoby publicznie przyznawały się do problemów zdrowotnych. Tego rodzaju tematy uważane były w show-biznesie za temat tabu. Jednak w minionych latach coraz więcej gwiazd wykorzystuje swoją popularność do promowania badań profilaktycznych. Dorota Guardias, u której 3 lata temu wykryto guza, i Marta Lech-Maciejewska namawiają też, by drążyć temat i nie dawać się zbyć. Łączy je to, że ich dolegliwości były przez dłuższy czas lekceważone. Jak radzi na Instagramie prowadząca programu Drugie Życie Sukni Ślubnej. Bądźcie dociekliwi. Dbajcie o swoje zdrowie, dopytujcie i nie odpuszczajcie, zaapelowała. Marta Lech-Maciejewska chce pogodzić leczenie z pracą. Marta Lech-Maciejewska, gdy trafiła pod opiekę specjalistów, którzy budzą jej zaufanie, od razu nabrała optymizmu. Nie zamierza dopuścić do tego, by rak zniszczył jej marzenia. Jak ujawnia osoba z produkcji, wierzy, że uda jej się pogodzić leczenie z pracą. Zaraz wchodzimy z nią na plan zdjęciowy do 3. sezonu i Marta nie zamierza wcale odpuszczać. Wszyscy za nią trzymamy kciuki.